the guitars, you have to play this song, it's the law. Street light,
steps out of the shade, he says something like, you don't want to be to your room, oh, just a feeling.
Since it's been here, here comes the
sun, do, do. Here comes the sun, I say, it's alright. Little darling, I feel that ice is slowly melting. Little darling, it feels like years since it's been clear. Sun, do-do-do. Here comes the sun, and I say, it's alright. Sun, 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 here it comes. Sun, 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 here it comes. I've not learned any Leona Lewis for you, Groomy. I'm dead sorry about that. And then you sing it, yeah? Most blues numbers work on a 1-4-5 chord progression. This does away with the fifth chord. It's a 1-4. Just to get slightly technical. People on the street now, faces long and grim. Souls are feeling heavy and faith is growing thin. Fears are getting stronger, you feel on the rise. Homelessness got some by the throat, you can see it in their eyes. I said, how come? Lots of people in a hole. Lots of people in an old jet plane, pressing their fingers in tow. That's a Rayla Montaigne song, everyone. Thank you very much. List now. Got a list. No requests, though. You've got to make me, yeah. Shout them out. Anyone's got any requests? I know. Wildwood by Paul Wilder. I can do it. Just going to put this infernal cap on again. I mean, nothing. Cap on.
another song. Zaczynamy następny, kolejny, przed setką odcinek serialu z cyklu Dobre Rady. I tutaj mówię od razu, że podwójna whisky za czwóreczkę. Do tego jeszcze piwo mocne, Stella Artois. Wypiję.
Macie tam u siebie podwójną whisky z kolą za czwóreczkę? Nie macie. A my tutaj akurat ze Szczecinka jesteśmy, no to mamy podwójną whisky za czwóreczkę. I żeby to było jasne, że to może tyle kosztować. Przypominają mi się wszystkie dzieje te, które tak naprawdę wszyscy już przeżyliśmy i nie tylko, drodzy Państwo, więc może jeszcze jedna podwójna whisky i dodajemy do tego jeszcze oczywiście trochę przypraw tym razem. Troszeczkę. Miłość do lotnictwa i do kosmonautyki, do tego, że jestem kosmonautą, no to zaczęła się praktycznie od początku. I tak naprawdę miłość to jest, to są drugie klimaty, że tak powiem. No i drodzy Państwo, jak ktoś mówi, że miłość nie jest najważniejsza, to ma rację, ale miłość do kosmonautyki, że tak powiem, to jest prawda. Jest Grimalki, nie? No to na luzie, że to jest dla takich złotych rączek jak ja jestem, tych wszystkich przedsięwzięć, nie? No to to jest właśnie po prostu idealne piwo w pewnym sensie. Ale tak reasumując te wszystkie założenia, nie? Sięgając jeszcze pamięcią do czasów tej wczesnej, nawet wcześniej jeszcze niż wczesnej demokracji, no to tutaj śmiało ten społeczny ład jest po prostu o wiele bardziej wyśmienity i o wiele bardziej taki nie zażyły, ale taki bardziej właśnie w moim nieskrępowanym stylu. W moim też niekrępującym stylu. Here I am, stuck in the middle with you.
Smile.
Pewnego rodzaju, drodzy Państwo, prawidła albo prawidłowości są po prostu przede wszystkim dodane dla czyjegoś interesu i to jest za mało. Niektórzy tak sobie przeżywają po prostu i mają takie bajeranckie loty i mówią, że i mają jeszcze życie. Mówią, że tak, że to, i to lepiej jest. To nie jest poczet królów polskich wcale, tylko to jest po prostu już ojczyzna. No i co, już można powiedzieć, szczerze mówiąc, że po prostu te wyśmienite, nie? Dodatkowe takie, tutaj dzisiaj jeden monster taki właśnie VR46, nie? Gier w kółku, no to te właśnie bajery, nie? One cały czas są mocniejsze niż takie kurwa jesienne róże, nie? No to, róże to dobrze, nie? Ale tak bądźmy tacy teraz bardziej szeroko, że pojmuję pojętni, nie? No to powiem szczerze, że tutaj jeszcze osobiście polecam tak naprawdę fast foody, nie? I zawsze tak będzie, że ja polecam fast foody, dlatego że to jest w ogóle obligatoryjne. Obligatoryjnie nawet polecam fast foody. Dlatego że nawet je się je obligatoryjnie. No tyle tego wszystkiego jest, a teraz mi powiedzcie, drodzy Państwo, czy po prostu spróbowaliście już dodatkowo oczywiście Carlsberga. No i drodzy Państwo, tutaj akurat szczerze ja powiem, że nawet ci żółci, nie, oni jak chcą tak wygrać, oni nie wygrają wcale, oni przegrają, nie? Leciutko. Dlatego po prostu dojdźmy tutaj do właśnie tego kto, kiedy i ile, nie? Na Wielkim Mieście. To mi się kojarzy z kuchnią po prostu, nie? Więc jak dobrze, jak najlepiej i jeszcze lepiej może zjeść. No i najlepiej tutaj może właśnie okazać się właśnie kuchnia Bary Mleczne i kuchnia makaronowa. No, taka bym powiedział szczerze, że dekadencka. I to byśmy po pierwsze jeszcze moglibyśmy spróbować. No,
zupełnym luzie, ale jak od tramwajów dojechać do właśnie kuchni makaronowej dekadenckiej wtedy, jak ja jem chipsy na przykład żółte, dlatego że ja jestem teraz w klubie Sunbrook Bounce, to jest taki klub rockowy i taki swing jest, takim kabaretem, nie? Nie taki wojskowy styl. Jeszcze Green Monkey, nie? Papa już szczerze. Nie, tutaj jest mocniejsze Green Monkey. Ale mocne piwo jest najlepsze. I tak, drodzy Państwo. Pamiętamy wszyscy, nie? Że na przykład nie tylko, nie? Żeby popatrzeć jeszcze obiektywnie, mamy tutaj do czynienia właśnie z prawdziwymi zagranicznymi towarami, nie? Bo tak jak się bierze pod uwagę obiektywnie te elementy właśnie mody i jeszcze tego szpanu, nie? To powiem szczerze, że no ubrania te no to są różne i powiem szczerze, że są jeszcze właśnie te restauracje i kuchnie. Może ja bym i wszystkie chciał tutaj wymienić, ale powiem, że jednak ten rok, nie, jest na którymś tam w Polsce zwłaszcza miejscu i od tego może zaczynając właśnie stwierdziliśmy, co to jest tak naprawdę właśnie ten konsumpcjonizm, nie? To jest jeszcze do tego właśnie bajerancki taki właśnie spawacza lot. Żółte chipsy, reale, nie? Na Wielkiej Brytanii one robią największą karierę, dlatego że to jest wszystko bardzo dobrze i do przodu przemyślane. Tutaj akurat ten, powiem wam szczerze, że ten właśnie, to państwo, Wielka Brytania, to jest państwo właśnie ludzi, którzy wszystko, to co ja widzę oczywiście, jest tego wiele więcej, na tym to nawet polega, mają wszystko bardzo dobrze przemyślane. Te miasta ze sobą pod tym względem rywalizują, nie? No i tutaj konsumpcjonizm jest techniczny. I dlatego właśnie są jeszcze dodatkowe programy właśnie polityczne. No my się polityką oczywiście nie zajmujemy wcale. Zajmiemy się może tymi chipsami, jak już tak mamy rację. Do kamery tyle jem, nie? No tak, to kurwa. Nie więcej niż to, jak dotykam morza, nie? Ale dotknięcie piwa robi piorunujące europejskie wrażenie, dlatego że te piwa podobno są robione tutaj właśnie głównie z kukurydzy, nie? Wiadomo, miel, jęczmień browarny, ale tutaj jest też kukurydza. No i mają bardzo dużo gazu, ale tutaj porównywanie jest takie po prostu bardziej obiektywne, tak naprawdę, nie? To są takie socjologiczne związane z największym miejscem skutniki. To są po prostu, to jest czas przeszły.
Cały czas trzymamy wielką rękę na pulsie oczywiście. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czerwone berety. To są te wielkie bajeranckie oczywiście loty, więcej niż pełna higiena oczywiście. Teraz będzie już zamek. Nie tylko prawda i nie tylko logika i nie tylko analogia. One kind of monster, jeden napojny energetyczny monster. I tutaj po prostu powiem, że jeszcze, no oprócz tej właśnie rolniczo takiej ekonomicznej sprawiedliwości, to jeszcze równowaga w przyrodzie musi być właśnie kultywowana i kontemplowana po prostu. I to są po prostu mądrości żeglarskie. Coraz więcej, jest po prostu wielkich przedsięwzięć i misji naukowych związanych właśnie z tym, o czym dzisiaj byśmy tutaj na tej demokracji właśnie sprzedawali towary. Jak się robi coś, co się tak od początku tak naprawdę lubi, i jeszcze się dokłada do tego dodatkową pracę i to jest pasja. I drodzy Państwo, dzisiaj takie piwo, co się nazywa Carling. Bardzo dobre piwo z Wielkiej Brytanii, ja polecam. Takie trochę słodsze i powiem szczerze, że takie pełniejsze, że tak powiem, trochę. I oczywiście to ta praca jakby od zawsze ona była robiona z pasją, no to jesteście już po prostu, drodzy Państwo, zatrudnieni wtedy na przykład na pół etatu, nie? No to na pół etatu to już jest na przykład około, może być 900 zł na przykład, nie?